Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry, Andrzeju. Okiem Satyry po raz kolejny. Witamy naszych widzów serdecznie. Sławomir Karłowski. Andrzej Kotyła. No, to wszyscy wiedzą. No i co? Konferencje. No, same konferencje ostatnio w Radzyniu. No. Myślisz, że jeszcze jakieś będą dziś w tym tygodniu? Tak, szykuje się dużo konferencji. Jeśli na wszystkie dostanie nasza redakcja zaproszenie, to nie nadążymy biegać po konferencjach. No, bo jakoś ostatnio nas nie zaprasza, burmistrz Rębek nas zapomniał. Nie, powiedział, że zaprosił nas, ale zaproszenie nie doszło. I od razu wiedział, że nie dojdzie. Tego to nie wiem, no ale... Ale na konferencję ostatnią, tą w parku, z posłem Szewczakiem też zapraszał, a redakcja się nie pojawiła, jak wiemy. Tak, zapraszał nas, tak, osobiście, ale... No niestety, ale nie będziemy na wszystkie konferencje chodzić, a uważam, że akurat poseł Szewczak nie jest osobą, która... Absorbuje nas tak doszczętnie. Tak, bardzo nas absorbuje i na którą warto by było tracić 2 godziny sobotniego. Tym bardziej, że poseł Szewczak na tej konferencji właściwie niczego nie powiedział. A nie, a właśnie ja się z tobą nie zgodzę. Powiedział dużo rzeczy. Sporo. A co ciekawych rzeczy powiedział. Co wyłowiłeś? A wyłowiłem taką rzecz, że jak PiS będzie rządził w województwie, to pieniądze będą... I tam wiesz, jakieś tam wymogi formalne, jakieś tam, prawda, składanie wniosków. Podejrzewam, że to już w ogóle nie będzie potrzebne. To od góry mówią, no. Ale jak nie daj Boże PSL wygra w województwie, no to co? To będzie problem chyba. To będzie to, co z 10 milionami się stało. No, stało się i 10 milionów odpłynęło. No, burmistrz Rębek mówi, że nie odpłynęło, że wszystko jest okej, ale no zobaczymy. Jak nie odpłynęło? No odpłynęło. No ale banery wiszą nadal. Myślę, że tak burmistrz tak specjalnie te banery powiedział, żeby tak ludzi jeszcze bardziej zdenerwować? Jak to mogło wyglądać, no a nie będzie wyglądało? Nie, to one i tak są niekonsekwentne, bo tam na jednym z nich pojawił się ten budynek w centrum tego dawnego dworca PKS-u, a mówiono, że on będzie rozebrany, teraz go chyba remontują. Takie są niekonsekwentne. Poza tym podobno... konserwator zabytków twierdzi, że z nim te rysunki nie były w żaden sposób uzgadniane, ale konsultowane. Wracając jeszcze do tej konferencji pana burmistrza Rębka. A którą masz na myśli? Tą na Placu Wolności? Nie, tak, na Placu Wolności, gdzie przedstawiał tych swoich kandydatów. I co ty sądzisz? Znaczy on ich nie przedstawiał, on ich pokazywał tylko. No tak, bo to taki, można powiedzieć, że to taki niemi kandydaci. Dobrze powiedziałem to po polsku? No. Kiedyś był taki Sejm niemy też w Rzeczypospolitej. Znaczy wiesz, no akurat część tych radnych, którzy tam stali za panem burmistrzem, no to ja nie wiem, czy zabrali zraz głos na sesji. No ja nie wiem na przykład, jaki głos, jaką barwę głosu ma radny o imieniu Izydor. No ale pan Izydor jest sympatycznym człowiekiem, także akurat tutaj, wiesz, ta jego niemoc mówienia jakoś tam rekompensuje właśnie to, że jest takim nie no, sama przyjaznym obecność człowiekiem. Dużo znaczy, tak. Tak. Inny radny powiedział tylko alleluja i do przodu i też przeszedł do historii. Za to radny powiatowy, znaczy kandydat na radnego powiatowego, Robert Mazurek, jemu jednak, wiesz, nie można zarzucić, że jest niemy i nie mówi. Bo mówi aż za dużo. No, nawet próbuje wyrywać... mikrofon niektórym. No nie, no już bez przesady nie wyrywał, ale dyscyplinował nas tam ostro, że tutaj to nie jest tego, bo tutaj szybko pana burmistrza trzeba... Zastanawiam się, dlaczego nie wszystkich dyscyplinował, no bo tam były takie 2 wystąpienia, gdzie padła wręcz agitacja za kandydatem, głównym bohaterem tejże konferencji. No i wtedy było wolno wygłaszać apoteozę. Myślisz, że to było tak ustawione, tak? Że Robert Mazurek... Z tymi akurat, co mówili, to się niczego nie da ustawić. No, oni działają na spontanie. No. Aha, no bo to spontaniczne były wypowiedzi, trzeba przyznać. Tak. A przyszli redaktorzy złośliwi, nieprzychylni, co zaznaczył kandydat, że w opiniach to nic nie można pozytywnego wyczytać. Chociaż były przecież pozytywne rzeczy. Nawet chyba w ostatnim Okiem Satyry chwaliliśmy pana burmistrza. Czy przedostatnim? Już nie pamiętam. Ale to wiesz, to Okiem Satyry to program taki trochę z przymrużeniem oka, to wiesz. No ale chwaliliśmy, myślę, że nie chwaliliśmy? Jak chwalimy, to myślę, że my nie chwalimy. No. Właściwie tak to, myślisz? No, bo z nami to nigdy nic nie wiadomo, kogo pochwalimy, kogo nie pochwalimy. No i wracając do tej konferencji, bo pan burmistrz tak, wiesz, no pięknie to opowiedział, te zamierzenia swoje. Tak. Wiesz co, jak ja bym na przykład nie znał pana burmistrza i nie widział, co on przez te 4 lata ostatnie zrobił, to ja bym na niego zagłosował. Poważnie mówisz? Tak, bo bardzo mi się podobało jego wystąpienie, wiesz. Otwarte baseny, ileś tam dróg,
No, 100 innych rzeczy, wiesz, dla seniorów. No, dla wszystkich coś tam się znalazło. No i ścieżka, którą wybuduje Główna Dyrekcja Dróg i Autostrad. A że to wybuduje za jakieś tam nie wiadomo kiedy, no to a to jest nieistotne, tak? Ale wybuduje. Wiesz, ten basen to też oni tam w tym miejscu, to tam średnio pasuje, bo to tak w środku, tam nawet parkingu by nie było, jakby ten basen powstał. Tylko wiesz, tak patrząc właśnie przez te jego 4 lata rządów, no to ja mam takie poważne wątpliwości, że przynajmniej jedna rzecz się uda z tego, wiesz, zrealizować, bo... Ja pamiętam, jak miał być skatepark, no inwestycja chyba niewielka, tak? Przyszli właśnie młodzi ludzie, w garniturach, nawet ktoś kiedyś tam w komentarzu napisał. No bo chcieli uszanować pana burmistrza. No i zobacz, no i skateparku nie ma, a w Parczewie jest, chyba już. Co jeszcze tam miało być? Strefa ekonomiczna. No i wiesz, no strefy to już nie przypominaj, bo to już się robi nudne, no. Co jeszcze miało być? No miało być dużo rzeczy i ja sobie jakoś nie przypominam. Gabinety stomatologiczne w szkołach miały być. No to wiadomo, że to była propaganda. Także to nie patrzmy na to. Bo tu cała rzecz polega, żeby obiecywać rzeczy, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy, przewidzianych ustawą o samorządzie terytorialnym. Nie wolno wychodzić poza kompetencje w tych obietnicach. Ale miała być szkoła muzyczna drugiego stopnia, czy tam trzeciego. To też nie jest dzieło samorządu. Samorząd nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Szkoła jest prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I co może w tej sprawie samorząd? No. Miało być archiwum państwowe. To tylko naiwny wyborca może uwierzyć w takie rzeczy. Archiwum państwowe miało być, a do tej pory chyba ta umowa jest niepodpisana. Co takiego? Archiwum państwowe. No archiwum państwowe ma być, no tylko nie wiadomo kiedy. No, no ale wiesz co, bo tak się jeszcze zastanawiając się, bo jak już tych 10 milionów nie ma, i była kwestia tych sprzedaży działek za pałacem, nie? No i pan burmistrz mówił, że no trzeba to sprzedać, bo musi być wkład własny i tak dalej, i tak dalej. No to teraz wydaje mi się, że już takiej potrzeby nie ma i może zostawi to swojemu następcy, czy sprzedawać te działki, ale czy nie sprzedawać. Ale pan burmistrz jeszcze nie złożył broni, powiada, że się odwoła i nawet pójdzie do sądu, jak będzie trzeba. No a to będzie trwało rok czasu, także no chyba nie ma potrzeby sprzedawać tych działek, tak? Ale na pewno będzie to wszystko już po wyborach. Na pewno będzie po wyborach. A skoro nie trzeba sprzedawać działek, bo niepotrzebny jest wkład własny. No to nie trzeba sprzedawać. No to ten, co wygra wybory, będzie mógł sprzedać coś jeszcze, bo już więcej nic nie ma do sprzedania. No coś może jeszcze jakaś mała działeczka gdzieś by się przydała. Znaczy znajdzie się może. Widziałem takie ogłoszenie, jechałem rowerem, sprzedam działki. Myślałem, że to chodzi o narkotyki. Ale to... Dobrze, to jeszcze może byśmy coś tam zamienili słówko na temat konferencji pana Szewczaka, bo oglądałem. Czy na tej konferencji pan burmistrz powtórzył właściwie to samo, tylko trochę ostrzej, że całą winę za to, co się stało, ponosi PSL w osobie marszałka Sosnowskiego, a jeszcze bardziej winny jest Lucjan Kotwica, bo pozwolił zrobić konferencję w starostwie. No i że pismo datowane na 4 dotarło 6, a konferencja odbyła się 5, w związku z tym Sosnowski się pośpieszył. A ja bym zadał jedno pytanie, na które nigdy na żadnej konferencji nie padła odpowiedź. Panie burmistrzu, to były błędy w tych wnioskach, czy nie było? To było załączone pozwolenie na wycinkę drzew i na przebudowy z 2008 roku, czy nie było? To jest istotne. Ale to są przecież szczególniki. Bo przecież jakby, Urząd Marszałkowski dał dotację 10 milionów w sytuacji, kiedy są błędy, no to też byłby ścigany. No. Ale Andrzej, to są szczególiki, jakieś tam pozwolenie na budowę, czy to jest takie istotne? No już nie przesadzajmy. No wiesz, takie nieistotne szczególiki, jak niepospinanie papierów i nieposegregowanie ich we właściwej kolejności, podobno zadecydowały o wyroku sądu, co publicznie burmistrz mówi z otwartą przyłbicą całemu społeczeństwu, obwieszcza, że sąd dał nieprzychylny wyrok w jego sprawie, w sprawie miasta, ze względu na źle pospinane pisma. No. No to teraz burmistrz pewnie pomyślał, że po co ma... Jeszcze tylko tego brakuje, żeby sąd burmistrza podał do sądu. Ale ja ci powiem, bo teraz ja wiem, dlaczego może część tych dokumentów nie dołączył pan burmistrz Rzęby. Spinaczy zabrakło. Nie, no bo po co miał później spinać, numerować i tak dalej, a tak to nie ma wcale i temat zamknięty. No, tak? Za to sam się spinał, no, jak tylko mógł. Nie, ja... I na jednej konferencji, i na drugiej. Wydaje mi się, że był wyluzowany bardzo.
Tak myślisz? Tak mi się wydaje. Zwłaszcza jak ty zadawałeś pytanie, ja widziałem, że patrzył na mnie wtedy. I mówił, że to taki jest elegancki redaktor. Tak. Dobra, zostawiamy konferencję, bo ja myślę, że jeszcze w tym tygodniu pewnie jakaś będzie. Wiele konferencji będzie, wiele spotkań. Ale czekaj, bo nie wspomnieliśmy jeszcze nic o trzecim kandydacie, bo tak, wspomnieliśmy już o panu Kotwicy, który przyjmuje pana marszałka u siebie w urzędzie. Mówiliśmy o burmistrzu Rębku, a jeszcze nie mówiliśmy o trzecim kandydacie. Do kogo masz na myśli? No pana Mariusza Skoczylasa. Aha. Aha, ale co aha? A dobra, już ja wiem, o co ci chodzi, to na końcu wyjaśnimy tę kwestię, dlaczego na to pytanie nie chcesz odpowiedzieć. To teraz przejdźmy do gminy Radzyń. Dlaczego? Ja mogę odpowiedzieć. Do gminy Radzyń, ale ja nie chcę, żebyś to odpowiadał. Do gminy Radzyń. Ach, to spływa miód po moim sercu, bo ten temat jest mi bliski. Kto jest mistrzem? Jest pod dożynkach gminnych, było mnóstwo atrakcji. Byłeś? Podobno, no i karatecy byli. I nawet był i wojewoda był, i wicestarosta był. Który Czarnek, był wojewoda? Czarnek był, tak. Czarnek wojewoda był? Czarnek był i jakiś pułkownik był też z takim podwójnym sznurem plecionym. I był wicestarosta, no wielu gości było i poseł Duszek oczywiście był. I wójt Mazurek dostał brązowy krzyż zasługi. Tylko brązowy? Tak, a Radzyń Info napisało, że dostał medal prezydencki. Jezu kochany, no. Ja sobie myślę, co to za medal prezydencki? A to taki medal, co prezydent podpisuje legitymację. No ale dostał, tak? Dostał brązowy krzyż zasługi, dumnie wypiął pierś. Ale nie wiem, czy ty zauważyłeś, Andrzej, jeszcze musimy wrócić na sekundkę do tej konferencji, że pan burmistrz podziękował panu Szewczakowi, panu Bieleckiemu, senatorowi, że tutaj wspierają i tak dalej, a nie podziękowali panu Duszkowi. Znaczy, że nie lubią pana Duszka z PiSu. No bo to szorstka przyjaźń jest. To tak przez wszystko za pośrednictwem wójta Mazurka idzie z szorstką przyjaźnią. Ale wróćmy do tego mistrza. Wróćmy do tego bo mistrza, bo Mazurek, to jest... Bo wójt Mazurek w radiu powiedział, że jako uczeń przerósł swego mistrza. No, i no już teraz pytanie, nie będzie tak za nim nosił teczki jak kiedyś, no, tylko może być odwrotnie nawet. Tak, bo on zastanawiał się, bo to jest teraz mistrzem. Panie Wiesławie Mazurek, panie wójcie gminy Radzyń. Mistrzu Mazurek teraz tak, będziemy jest pan mistrzem, naprawdę. No. To trzeba być mistrzem, żeby coś takiego wymyślić. Tak, tak. I powiedzieć jeszcze. Po mistrzowsku. Po mistrzowsku. Ale powiem, że ci, że burmistrzowi Rębkowi się... No udało się, czy się nie udało, nie, czy nie coś innego się stało. Chciałem to ładnie ubrać w słówka, żeby się pan burmistrz nie poczuł urażony. Na pewno się nie poczuje. On lubi nas słuchać. Lubi? Ale to skąd wiesz, że no nas mówił przecież na konferencji, że o opiniach. A to wiesz co, ja jednak to kwestię zostawię. Jak chcesz. To jak co? Chcesz, jeszcze był festiwal, Holi Festiwal. Właśnie, Holi Festiwal w Radzyniu, w niedzielę. Który miał się nie odbyć, bo pan Mazurek nawet... Znaczy, on się miał trzy razy albo i cztery odbyć. Najpierw miał być organizowany przez, z inicjatywy rzekomo, dyrektora Roberta Mazurka. Tak, bo pan Mazurek... Któremu ktoś dał po łapach i Mazurek się wycofał. No ale powiedział, że jemu wolno. Wolno mu odmówić przecież. Tak. No. Tym bardziej, że on zapomniał, jak wyjaśnił, zapomniał, że tego samego dnia orkiestra przyjeżdża z Włoch. Nie zbyt dobrze o nim to świadczy, ale... Okay. No i to by jedno drugiemu przeszkadzało, więc odwołał, a potem się nie odzywał do organizatorów no i mówił, że kontakt się urwał. Znaczy nieładnie tak, żeby się nie odzywał, bo wystarczyło powiedzieć, słuchajcie, nie pozwalam wam organizować takiego festiwalu. Ale on początkowo przełożył termin, tam był dwukrotnie ten termin przekładany, ostatecznie już na koniec sierpnia, potem na początek września. No i potem pałeczkę przejął pan starosta, na chwilę, no ale pani Grażyna Dzida mu tę pałeczkę pyk, wytrąciła. No, wytrąciła. No i już wszyscy myśleli, że festiwal Holi się nie odbędzie, a tu ja jadę rowerem wczoraj, pomyśl sobie, warszawską, patrzę, a masa młodzieży, jakaś taka posypana na kolorowo, szaleje przed sceną. Ty, widać, z DJ-em. Ty też widzę, że byłeś jednak na tym festiwalu. No byłem, wiesz, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, to trochę mnie tam posypali. A to może wodę znowu w Radzyniu zakręcili, czy jak? Bo...
Nie, wody nie zakręcili. A co ty tak na mnie patrzysz? Nie, nie, dobra, dobra, znaczy nie, to mniejsza z tym. To co myślisz, że wczoraj się nie umyłem? I co z tym, Holi? Odbył się, dużo było ludzi? Odbył się, ludzi było sporo. Tam ktoś napisał w komentarzach, że gdzie te tysiące? No więc to trzeba zrozumieć, że impreza trwała od godziny 14 do 19 i cały czas było tyle samo ludzi. Pytanie, czy to byli ci sami ludzie przez 5 godzin? A gdzie te tysiące były na konferencji burmistrza Rębka? Przecież tylu jest wspierających naszego włodarza. I gdzie oni się podzieli? Nie, no byli tam tacy, ale niektórzy siedzieli tyłem na tych ławeczkach. To ja nie wiem, czy oni przyszli na konferencję, no i wiesz, tylko na lody. Tak się zastanawiałem, bo tam taki kabelek przez ulicę był przeciągnięty i wiesz, już miałem zadać to pytanie, czy... Kabelek? Tak, wiesz, do nagłośnienia. Aha, myślałem, że masz samochody, jakiś taki przenośny. I tam, wiesz, tam samochody po tym kabelku jeździły, wiesz, no to jakieś zagrożenie bezpieczeństwa jest, no ale co się będziemy szczególików czepiać? Ale wiesz, a kto nagłośnienie robił? A nie wiem, kto nagłośnienie robił, to jest mało istotne, kto robił. No, nie, no dlaczego? No, zapewnienie przecież... kabelka to chyba leży w gestii organizatora, tak? No, czy widziałeś kiedyś, żeby no, ktoś przyjeżdżał, nie wiem, szukał sobie słupa, gniazdka i tak dalej. Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej, no, tak? Żeby, czy nie? No, no właśnie. Żeby taki także ty nie szukaj, wiedział, gdzie wetknąć. No właśnie, ty nie szukaj dziury w całym. Ale wiesz, to takie znamienne było, ten, jak ten roll-up się tak złożył na tym początku tej konferencji. Nie, no to takie symboliczne było. Takie bardzo symboliczne i ja myślę, że to... Takie zamknięcie. Zamknięcie, tak. No, ale to może było zamknięcie... Takie wstydliwe, ale wiesz, zamknięcie, ale to mogło, sprawy. To mogło być zamknięcie pierwszej kadencji, a wiesz, ktoś później... Ale otworzył ktoś drugi raz roll-up, czy nie otworzył? Nie, ale to już było po konferencji, to wiesz, to sobie mógł otwierać. No, wracając do tego festiwalu Holi, powiedz mi, w czym problem był, żeby zorganizować? Bo tak, w Łukowie był, osobiście byłem. To jest... Słuchaj, no? Trzeba zrozumieć, że to jest podbudowane... obcymi kulturowo wpływami hinduistycznymi. Niesie to zagrożenie dla fundamentu wiary z uporem zakorzenianej w młodym pokoleniu, że to przynosi groźbę napływu innowierców do kraju, bo z tego co mi wiadomo, to również i podczas kazań, podczas mszy świętych w niedzielnych, też były wypowiedzi negatywnie ustosunkowujące się do tej imprezy. Naprawdę? Aczkolwiek ja będąc na tej imprezie przez kilka godzin nie usłyszałem tam ani jednego słowa agitacji za hinduizmem, ani też przeciwko wierze naszych przodków i naszej katolickiej. Ale... I przypuszczam, że nikt z tych młodych ludzi posypanych na wesoło kolorem nie przeszedł na hinduizm tegoż dnia. I nie przejdzie w najbliższej przyszłości. Ja nie sądzę, żeby nawet sobie tym zawracali głowę, tak szczerze. Oni byli tym w ogóle nie zainteresowani. Ich cieszyła radość, święto, muzyka, tak. Wspólne bycie. Zresztą byli tam nie tylko młodzi. Muszę ci powiedzieć, ja tam spotkałem swoich uczniów sprzed 20 lat, a moi uczniowie sprzed 20 i 25 lat to nie są już nastolatki. I oni też się świetnie bawili. Nastolatkowie, jeśli już. Karwowski mnie poprawia. Uczeń przerósł mistrza. O. No i to jest jakaś puenta. No. I no. To jest puenta. Ale teraz ja za tobą będę chodził. No. Teczkę ci nosił. No. Ale już niedługo. Już niedługo. A jeśli chodzi o to chodzenie z tą teczką, no to właśnie już przejdźmy do tego ostatniego punktu naszego programu. Bardzo smutnego, proszę Państwa. Zanosi się na jakiś pogrzeb. No, można by tak powiedzieć nawet. Bo niestety Andrzej będzie musiał nas opuścić na chwil kilka. I to na taki dłuższy chwil. To znaczy, że wyrzucasz mnie z roboty? Sam się wyrzuciłeś, Andrzeju, startując na radnego miasta. No i nie możemy pogodzić tych dwóch rzeczy, żebyś ty sobie startował z komitetu, nie wiem, kogo ty tam startujesz, pana Kotwicy, tak? Z komitetu wyborczego Radzyń Moje Miasto i od tej ale pory już... zamierzam być poważnym człowiekiem i powiem... żartować tylko z rzeczy śmiesznych. I jeśli myślisz, że, znaczy jeśli pan starosta myśli, że przysporzysz mu głosów, no to nie wiem, czy się przypadkiem nie myli, ale no dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, czy tego kawałka twojej wypowiedzi nie trzeba będzie wyciąć, Sławku. Bo to nie, już jest agitacja przecież, przeciw. Ale przecież dobrze wiesz, że u nas się nic nie wycina. No tak. Ewentualnie do tej pory się nie wycinało. Bo tym swoim kandydowaniem to tak mnie wkurzy, że to się w głowie nie mieści. Ale twój wybór.
Co ci to da? Nie wiem. Zobaczymy, pożyjemy. Ja na to nie liczę, że coś mi to da osobiście, bo ja już karierę mam za sobą. Ja mówiłem już wielokrotnie, że coraz częściej śpiewam piosenkę Mieczysława Foga. Ja mam to już za sobą. Ale czy nie będzie ci żal? Żal naszych rozmów? No właśnie. Oczywiście, że mi będzie żal. Będę za nimi mocno tęsknił. Nawet tak sobie myślę, że będę wieczorami oglądał stare odcinki z łezką w oku. A tu cię muszę zasmucić, bo być może znajdę sobie innego interlokutora. No właśnie, także... A, to dzisiaj już zacząłeś. I teraz będziesz mógł się na nim pastwić, poprawiać go. Nie nastolatkowie, tylko nastolatki. Właśnie się boję, żeby on mnie, wiesz, nie tutaj nie dyscyplinował. No. Ale no zobaczymy, cóż, pożyjemy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Miło mi było przez długie miesiące z Państwem się spotykać w towarzystwie tego oto młodzieńca. I do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.